Cześć wszystkim, dzień dobry, witam Was serdecznie w nowym filmiku i dzisiaj mam ogromną przyjemność zaprosić Was na haul ze sklepu Deals. Pokażę Wam, co ostatnio udało mi się fajnego zakupić. Nie ukrywam, że jeżeli chodzi o ten sklep, to ja już mam swój ulubiony asortyment, który kupuję regularnie, więc w tym filmiku również zaprezentuję Wam, co warto według mnie jest kupić. Mam Wam do pokazania różne rzeczy, takie jak jedzenie, jak chemia domowa, jak dodatki, więc mam nadzieję, że w tym filmiku również znajdziecie coś dla siebie. Ja co prawda sklepu Deals w swoim mieście nie mam, więc zawsze jak gdzieś jestem przejazdem i właśnie Deals w danej miejscowości jest, to robię całkiem spore zakupy, ponieważ uważam, że ten sklep naprawdę ma rewelacyjny asortyment. Mam nadzieję, że ten filmik Wam się spodobał. Jeżeli tak, to koniecznie zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, żeby być na bieżąco z każdym nowym filmikiem, ale zapraszam Was również na mój Instagram. Tam jestem z Wami praktycznie codziennie i poza przeglądami macie również bardzo dużo inspiracji, więc zapraszam na mój Instagram, link znajdziecie na dole w opisie. To tyle kochane z mojego wstępu, teraz serdecznie zapraszam Was na haul ze sklepu Deals, czyli co warto kupić. Zacznę od produktów z działu chemii domowej, gdyż uważam, że tam asortyment jest naprawdę ciekawy i różnorodny. Ja co prawda nie lubię sprzątać, ale uwielbiam żyć w czystości, w związku z czym staram się właśnie urozmaicać moją rutynę jakimiś nowymi produktami. I tak właśnie ostatnio kupiłam produkty marki The Pink Stuff, to jest właśnie brytyjska marka. Ogólnie sam sklep Deals jest takim polskim odpowiednikiem Funciaka i tam znajdziecie właśnie bardzo dużo brytyjskich produktów i tym razem właśnie zdecydowałam się na zakup produktów marki The Pink Stuff. I jeżeli chodzi o ten produkt, jest to taki klasyczny spray czyszczący, on przepięknie pachnie i naprawdę rewelacyjnie wszystko domywa. Nie jest to rzecz, która jakoś bardzo mnie zaskoczyła, ale uważam, że za 5 zł naprawdę warto jest go kupić. Do kompletu mam tutaj również mleczko czyszczące. Używam go głównie do mycia umywalki i sprawdza mi się naprawdę bardzo fajnie. Ale produktem, który zaskoczył mnie najbardziej i który naprawdę uważam, że każda z Was powinna mieć w swoim domu, jest to różowa pasta The Pink Stuff. Ja podeszłam raczej sceptycznie, ale naprawdę jestem zachwycona, ponieważ jeżeli macie coś w domu, czego nie da się domyć, to ten produkt to domyje. Pasta wygląda w środku w ten sposób i naprawdę działa cuda. Jeżeli chodzi o te produkty, one też są wegańskie, więc tutaj naprawdę ogromny plus też za to. Ale jeżeli chodzi o tą pastę, to powiem Wam, że ja miałam taki mały problem z moją indukcją, ponieważ miałam jakby przypalony spód od garnka na jednej części indukcji. To nie było jakieś bardzo duże, bardzo rzucające się w oczy, ale faktycznie troszeczkę mnie to denerwowało i niczym nie mogłam tego domyć, ale za pomocą właśnie tej pasty dosłownie użyłam jej odrobinę i po prostu indukcja teraz lśni, więc polecam Wam serdecznie. Teraz rozumiem właśnie ten zachwyt produktami marki The Pink Stuff. Każdy z nich właśnie możecie kupić w sklepie za 5 zł i naprawdę uważam, że warto je po prostu mieć w swoim domu. Kolejny produkt to niebieskie kokolino i ja wiem, że to nie jest nic odkrywczego, ponieważ możemy ten produkt kupić zarówno w Biedronce, jak i w Rossmanie, jak i w innych sklepach, ale jeżeli chodzi o sklep Deals, on tam jest w fantastycznej cenie, ponieważ za prawie 2 litry płacicie tylko 12 zł. Ja uwielbiam niebieskie kokolino, jest to zdecydowanie mój ulubiony właśnie płyn do płukania, przepięknie i intensywnie pachnie, więc jeżeli właśnie też lubicie kokolino, to serdecznie Wam polecam, ponieważ za tą pojemność naprawdę cena jest atrakcyjna. I też właśnie jeżeli chodzi o produkty do prania, to tak naprawdę w sklepie Deals jest ogromny wybór, więc myślę, że na pewno coś tam Wam się spodoba. Ja akurat właśnie jestem wierna temu jedynemu zapachowi, który najbardziej po prostu mi się podoba, ale też przy okazji możecie napisać, jakie Wy produkty do płukania ubrań używacie. Może akurat właśnie zainspirujecie mnie czymś nowym, więc koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, co Wy stosujecie. Ja używam niebieskie kokolino, które właśnie w sklepie Deals możecie kupić za 12 zł. Następną rzecz mam z działu samochodowego, gdyż właśnie takie rzeczy również w sklepie Deals znajdziecie i jest to zwykła zawieszka do samochodu. Niezwykły jest jej zapach, ponieważ jest to zapach gumy balonowej, który jest po prostu przepiękny i na maksa intensywny. Ja ten zawieszek używam nie tylko do mojego samochodu, ale również na przykład do powieszenia w mojej szafie. Zapach jest bardzo intensywny, bardzo długo się utrzymuje i też jeżeli chodzi o tą serię właśnie Fresh Car, używałam już takiego zapachu z kwiatkami. Niestety nie pamiętam, jak on się nazywał, ale również był bardzo dobry, więc serdecznie Wam polecam. Myślę, że to jest taki fajny gadżet, który właśnie nada pięknego zapachu, ale warto jest właśnie go kupić w sklepie Deals, gdyż kosztuje z tego sklepu tam też tylko 5 zł.
Następną rzecz mamy z działu domowego. Są takie przepiękne miseczki z przykrywkami. Ja uwielbiam gotować zupy. Właśnie teraz, szczególnie w okresie jesienno-zimowym, gotuję ich bardzo dużo i stwierdziłam, że właśnie potrzebuję takiego pięknego naczynia, które właśnie idealnie się do tego sprawdzi. Szukałam w wielu sklepach, w Pepco, w Home & View, w Action, ale nigdzie nie mogłam znaleźć właśnie czegoś takiego. Aż właśnie dotarłam do sklepu Dills i te pojemniczki, te miseczki na mnie czekały. To jest generalnie takie naczynie żaroodporne, które ze spokojem możecie używać do swojego piekarnika. Tutaj możecie sobie na przykład zapiec makaron albo naleśniki, na co tylko macie ochotę, więc to jest właśnie taki produkt, który możemy sobie wykorzystać na wiele sposobów. Z tego pamiętam, też były różne rozmiary. Na pewno to naczynie było też w takim jednym konkretnym rozmiarze, żeby właśnie zrobić sobie tam jedno całe danie dla całej rodziny, ale właśnie ja zdecydowałam się na takie dwa mniejsze pojemniczki. Jeden kosztował 8 zł i jestem naprawdę bardzo zadowolona. Ja zdecydowałam się na taką klasyczną złamaną biel, ale był dostępny również kolor szary oraz kolor butelkowej zieleni, więc również wyglądało to super. Ale ja też jakiś czas temu kupiłam piękne kubki w kształcie dyni za całe 5 zł. Pokazywałam Wam je zarówno tutaj we vlogu na YouTubie, jak i na moim Instagramie, więc na pewno wiecie, o których właśnie kubkach mówię. One świetnie mi się sprawdziły i mam nadzieję, że na okres świąteczny również takie piękne dodatki w sklepie Dills będą. Ja w zeszłym roku, pewnie pamiętacie, nagrywałam właśnie szczegółowe przeglądy półek sklepowych z tego sklepu i na pewno w tym roku również kolejne przeglądy się pojawią. Jestem bardzo ciekawa, co będzie ciekawego na półkę. Jeżeli lubicie, jak w Waszym domu przepięknie pachnie, to również chciałabym Wam polecić wkłady do odświeżacza marki Airwick, które właśnie w sklepie Dills możecie zakupić w iście świątecznym klimacie. Ja akurat zdecydowałam się na zakup zapachu grzanego wina, ale był również dostępny zapach ciasteczkowy i właśnie te wkłady możecie często kupić na fajnej promocji. Ja na przykład kupiłam je za 5 albo 6 zł, a ich regularna cena to 12 zł, więc naprawdę zdecydowanie się opłaca. Jeżeli chodzi o ten zapach, on jest cudowny, taki otulający, ciepły, korzenny, po prostu idealny teraz właśnie na okres świąteczny, więc serdecznie Wam polecam. Myślę, że następnym razem dla odmiany zdecyduję się na zapach ciasteczkowy, co nie zmienia faktu, że właśnie to grzane wino jest również fantastyczne. Więc jeżeli kochacie takie piękne, otulające, korzenne zapachy, to myślę, że warto jest rozważyć zakup tych wkładów do odświeżaczy. Kolejny dział to dział spożywczy, który również za każdym razem zaskakuje mnie czymś nowym. Tam jest taki ogromny wybór produktów, że naprawdę można dostać oczopląsu. Ja natomiast jestem wierna produktowi marki Lotus i jest to Biscoff. Jest to przepyszny krem o smaku korzennych ciasteczek. I co prawda tego typu produkt o podobnym smaku możecie kupić sezonowo w sklepie Lidl za około 5-6 zł, ale jednak właśnie w sklepie Lidl ten krem Biscoff możecie kupić cały rok. To jest coś naprawdę przepysznego. Czy jest to zdrowe? Niekoniecznie, ale jest to po prostu przepyszne i uwielbiam ten smak. Jeżeli właśnie uwielbiacie smaki korzenne, cynamonowe, to to będzie zdecydowanie coś dla Was. Oczywiście możecie używać tego na wiele sposobów, albo po prostu wyjadać łyżeczką bezpośrednio z opakowania, albo użyć do jakichś wypieków. Ja kiedyś właśnie piekłam brownie z dodatkiem tego kremu i wyszło po prostu obłędne. Oczywiście też możecie używać razem z goframi, czy też z naleśnikami. Tutaj tak naprawdę wybór należy do Was. Ale jeżeli chodzi właśnie też o tą markę, o produkty Biscoff, to ja serdecznie polecam Wam te herbatniki, ponieważ one również są przepyszne, mają taki cudowny, karmelizowany, cynamonowy posmak, który jest naprawdę wyjątkowy i właśnie takie połączenie serdecznie Wam polecam, na pewno się nie zawiedziecie. Będąc zawsze na zakupach w Dills, kupuję również takie malutkie kawałki czekolady, to się nazywa chocolate chips. Ja akurat mam tutaj wersję o smaku białej czekolady oraz o smaku mlecznej czekolady. Za takie małe opakowanie płacimy 5 zł, więc tak naprawdę oczywiście możemy sobie kupić normalną tabliczkę czekolady i po prostu ją pokruszyć. Niemniej takie właśnie czekoladowe kuleczki wyglądają o wiele lepiej w każdym Waszym wypieku, wyglądają po prostu bardzo efektownie. No i też właśnie w wielu przepisach możecie właśnie znaleźć informacje, aby czegoś takiego użyć, więc ja oczywiście tutaj mam zapas, gdyby coś takiego było mi potrzebne. Myślę, że właśnie teraz w okresie świątecznym zdecydowanie do moich wypieków takie czekoladowe kuleczki mi się przydadzą i naprawdę uważam, że warto jest je mieć w swojej kuchni. I to tyle, kochane, jeśli chodzi o dzisiejszy filmik. Koniecznie dajcie znać na dole w komentarzach, czy znacie sklep Dills, czy robicie tam zakupy. Jeżeli tak, to koniecznie podzielcie się swoimi ulubieńcami. Co Wy najczęściej tam kupujecie? Jestem bardzo ciekawa Waszej opinii. Tymczasem, kochane, to wszystko na dzisiaj. Dziękuję Wam serdecznie za oglądanie i widzimy się już niedługo w kolejnym filmie. Pa!